Jesteśmy na przedmieściach Addis Abeby, stolicy Etiopii. Prowadzimy szkolenia z technik linowych. Za mną widać wąwóz, w którym przeprowadzaliśmy ćwiczenia. Przywieźliśmy tutaj naszych najlepszych polskich instruktorów, specjalistów. And we push the patient. 1, 2, 3. Okay. Uzupełnieniem szkoleń medycznych są szkolenia strażackie. Chcemy, żeby w przyszłości te służby, czyli i służby medyczne, i strażacy, mogli współpracować. Uczestnicy uczą się tego, jak ratować życie w różnych nagłych przypadkach. 1, 2, 3. Carabiner here. Then the rest of the rope collect. Tutaj za mną widać szkolenia z opuszczania z budynku. Uczymy ich różnego rodzaju technik po to, żeby byli w stanie ratować ludzi. Te umiejętności są unikalne w skali Etiopii. Poziom wyszkolenia tutejszych jednostek straży pożarnej jeszcze nie odpowiada standardom, do których my jesteśmy przyzwyczajeni w Polsce. Szkolenia z tego typu technik, jakie widzimy tutaj, są praktycznie niezbędne. Jeżeli tylko te umiejętności, które są tutaj nabywane, zostaną dobrze wykorzystane w praktyce, nie jedno ludzkie życie zostanie uratowane. 8, 9, 10. Down, 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 ground. Stop.